Ale ta roślinka duża. Ser. Masz tylko takie zdjęcia? A, to ty. Wszystkie selfie są takie same. Spróbuj czegoś nietypowego. Na przykład innej perspektywy. Zacznij schodzić ze schodów. Wow! Takie zdjęcia są znacznie lepsze niż selfie. Plaża to doskonałe miejsce na zdjęcia. Hej, co to? Ktoś musiał zgubić. Znalezione, nie kradzione. Stań tutaj, ok? Idealnie. Ej, to naprawdę działa. I po co Photoshop? Dobra robota, dziewczyny. Zamykajcie oczy, bo robi się namiętnie. Nie ma to jak chwalenie się chłopakiem przed swoimi znajomymi. Przeszkadzam? Nie. Tak sobie siedzę i się nudzę. Okej, trochę to niezręczne. To cię nauczy pukać następnym razem. Gotowi na magię? To patrzcie. Że co? Jak ona się unosi? Sekretem tej sztuczki wcale nie są ręce Amy. Tylko to, co się znajduje pod nimi. Potrzebujecie jedynie suszarki i piłeczki ping-pongowej. Ostrożnie z tymi ruchami, Amy. Spoko imprezka, co nie? A wiecie, co będzie fajniejsze? Zdjęcie. Mogłabym cię prosić, Amy? Okej, powiedzcie cheese. O, zaraz coś mi tu nie gra. Skąd ta ręka? O, Amy chyba też to zauważyła. E? Jak ty to zrobiłaś? Dzięki za fotkę. Na razie. I wtedy ja do niego, nie, nie dam ci auta. Ludzie, musimy uchwycić tę chwilę. Cheese! Jak słodko. Lepiej, żeby wszyscy byli na zdjęciu, Amy. Ale moje ręce są za krótkie. Pokaż. Kiedy nie masz statywu pod ręką, włóż telefon między klapkę a stopę. Nie zapomnij o samowyzwalaczu, chyba że masz zwinne palce. Tak, żadna głowa nie ucięta. Jestem mistrzem. Okej, mogę dodawać? Tak, oznaczaj, Sofia. Pozuj, pozuj, Olivia. Wow, ta pogoda ci naprawdę sprzyja. Gotowe. Dlaczego na zdjęciu wyglądam gorzej niż na żywo? Czuję się brzydka. Wiem, zmienimy kąt. Stań tu i złap mnie za rękę. Czasem wystarczy zmienić punkty widzenia, żeby osiągnąć efekt wow. Tak, teraz wyglądasz jak modelka. I te żywe kolory. Tylko nie upadnij. Mam nadzieję, że twój telefon ogarnie te wszystkie lajki, Olivia. Idealny dzień na basen i sesję zdjęciową. Usiądź na brzegu z dużym lustrem w rękach jak Vicky. Wow, wygląda jak marzenie, co nie? Postaw na ozdobną ramę, żeby kliknąć kilka zmysłowych fotek w ogrodzie. Odbicie w lustrze sprawia, że zdjęcia wyglądają jak z Photoshopa. A teraz sama głowa, widzisz? Choć najlepszy efekt daje kontrast pomiędzy odbiciem w lustrze a tłem zdjęcia. Ale śliczne. Hej, świetnie wyglądacie. I na pewno wiecie, jak robić dobre selfie. Patrz na moje usta, a na twoje. To nie fair.
Usta Belli są pełne i piękne. A moje tragiczne. Widzisz? Znowu. Co poradzę, że mam dobre geny? W ten sposób raczej nie powiększysz ust Lana. Ale może wymyślę coś innego. Gdzie ty idziesz? Dobra, na pewno znajdę tu coś przydatnego. Na przykład ten flakonik. Nikt nie patrzy? To próbuję. Tylko nie za mocno. Kylie Jenner to nie jest. Szukam dalej. Założę się, że odkurzacz da radę. Nie za duża moc, jak na twoją delikatną skórę? O nie, faktycznie. Bolało? Masz strasznie czerwone usta. To był błąd. Lana, co ci się do licha stało w buzie? Nie chcę o tym gadać, ale boli. Szkoda, że to nie Halloween. Nie musiałabyś się nawet przebierać za klauna. Wiesz, że mogłaś po prostu pożyczyć ode mnie konturówkę? Nadałabyś ustom nowy kształt i to bez bólu. Obrysuj wargi dokładnie tam, gdzie się kończą. I wypełnij środek ulubionym błyszczykiem lub szminką. Jeszcze góra. Teraz weź białą konturówkę i delikatnie obrysuj środkową część górnej warki. A następnie zrób to samo na dolnej warce. Fajne, co? Widzisz? Patrz tylko na usta Lany. O wiele przyjemniejsze niż zasysanie odkurzaczem. Nie sądzisz? To co, selfie? O tak, o wiele lepiej. Instagramik, Wiki. Hej, Wiki. Co tam? Czekaj, tylko zrobię sobie selfie. Hej, skąd ten wiatrak? Wow, wyglądasz ekstra. Wiem. Też poprawię trochę look. Wow. Czy to ja? Mogłam iść wczoraj wcześniej spać. Po co w ogóle szłam do szkoły? Ale paskuda. Zaraz, wiem jak ożywić trochę tę twarz. Masz kilka kredek? Super. Nalej do szklanki wodę i włóż do niej kredki. Zaczekaj kilka minut. Czary mary. 10 minut minęło. Wyciągamy. Mokre rysiki sprawdzą się jako eyeliner. Popatrz na te tęcze. Okej, Wiki. Gotowa na Insta debiut. Wow, gwiazda. Jak to zrobiłaś? Pokażę ci później. To proste. Tadam! Widzisz? Okej, szybkie selfie przed lekcją. Ślicznie, dziewczyny. O, dzióbeczek. Witaj, tęczowa bogini. Ostatnio wywieramy na sobie sporą presję, żeby idealnie wyglądać. Dobrze cię rozumiemy, Wiki. Ale dzisiejsze dziewczyny wiedzą, że nie wszystko jest tym, na co wygląda. Ale te dżinsy ciasne. Nie dziwię się, jak włożyłaś tyle pod pasek. Na pewno uwydatniają biodra, ale są niewygodne. Pokażemy wam kilka naszych ulubionych urodowych sztuczek. Kolejny dzień robienia zdjęć. Im dłużej czekam, tym bardziej się denerwuję. Sofia, teraz ty. Wow, Lili, ile ty spałaś? Nie wiem, ale zaraz usnę. Dobrze wyglądam do zdjęcia? Chyba nie przeglądałaś się w lustrze, co? O nie, co za okropne wory pod oczami. Mam korektor, ale nie wiem, czy będzie pasował. Szminka powinna pomóc. To załatwi sprawę, zobaczysz. Co? Szminka na wory? Chyba nie mam wyjścia. Jeśli macie ciemne wory pod oczami, czerwona szminka rozjaśni ich kolor. Wystarczy delikatnie je muskać. O tak! Potem rozprowadźcie szminkę pędzlem. Właśnie tak. Wkrótce kolory zaczną zanikać. Ale żeby zakryć resztki, nanieście nieco korektora.
Na koniec rozprowadźcie go pędzlem. Nieźle. Ani śladu po worach. Fajna sztuczka. Możesz wchodzić. Dzisiaj Wiki cię uratowała, Lili, ale w przyszłym roku pamiętaj, żeby się wyspać.